Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest Minecraft na modach Futerkowe Survival, już chyba 7 odcinek. Dzisiaj pobawimy się trochę modyfikacją morfy, coś takiego, w którą możemy się zmieniać, jak widać. Ściągnę sobie zbroję z tym szkieletem z okularami, ale okej. I tak, dzisiaj na początek odcinka będziemy próbować, w ogóle mam kilofa wbitego w czaszkę, będziemy próbować wyjść z tych moich tuneli, które porobiłem używając Diamond Metal, który pozwala nam na wyszukiwanie diaksów. Patrzcie, ile diaksów, oje. Myślę, że nie będę tego nadużywał, bo to troszeczkę ułatwia nam sprawę z szukaniem diaksów. Może znajdziemy takiego jednego diaksa z użyciem tego właśnie metra, trochę będzie ciężko. Aha, ale pewnie was już ciekawi, jak zrobiłeś to, że jesteś szkieletem. Modyfikacja morf, czy jakoś tak czekajcie, w ogóle to sprawdzę. Na przykład sprawdzę Morphing, Morphing przez samo H, jakby ktoś się wiedział, jakby ktoś się ciekawił. Także już wiecie, pod 1.6, ok. Morphing, modyfikacja Morphing. Tak, po zabiciu moba dostajecie po prostu jakby jego skórę i tak dalej, czy tam kości w przypadku szkieleta, i możecie sobie zmieniać pod przyciskiem Home. Ja tu mam taką listę, zombie, pająk i wojownik plus. Taki mój nick w Minecraftie jest po prostu. Także byłem na początku z sobą. Patrzcie, jak w ogóle to fajnie wygląda. Tak się zmieniacie, Tak to wygląda, to jest super. Dobra, możecie też być pająkiem, przez co zginąłem. O nie. Chyba się zmienię, bo jak widać utknąłem w ścianie. Ła. Także teraz jestem zombie. Siemanko. Tak jak w jednym odcinku zmieniłem sobie skina, teraz jestem prawdziwym zombiem i mogę być szkieletem, ponieważ go przed chwilą zabiłem, tak. Po zabiciu mobów dostaje się jakby ich po prostu, wiecie, ich po prostu skórkę, coś takiego, jak są w grach skiny, no to, no wiecie, mam nadzieję, o co chodzi. Tak samo to działa też na modyfikacjach. Nie wiem, jak właśnie zdobyć jeszcze. O, już wiem, na minimapce jakoś dotrzemy do tego całego wyjścia. Tak jakoś, być może, nie wiem, czy coś. Może jakiegoś diaksa znajdziemy. Mówiłem na początku, że poszukamy jakichś diaksów po prostu przy użyciu tego Diamond Metra, który po prostu szuka nam diaksów. Coś ominąłem. Jakoś tutaj powinienem kopać. Także myślę, że nie chcę wam zajmować czasu. Wykopałem tyle diamentów i tyle surowców. Także wiecie już, skąd je mam. Tutaj dziwne tunele porobiłem. O, tutaj gdzieś to ominąłem trochę. Aha, do góry ogólnie. O, właśnie. Już wiem, czemu tak dziwnie, nie mogę tego znaleźć. No i okej, dzisiaj sobie zrobimy całego diamentowego seta i zdobędziemy jakąś po prostu skórkę danego moba, ponieważ chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Zdobywanie tych całych wyglądów mobów czy coś. Nie mam creepera, także creepera. Właśnie, gdy się już ma jakaś mobka, to to wiecie, to się już, że tak powiem. O, jest świnia. To się już nie zmieniacie, patrzcie. Hello, I'm piggy. Tak, jestem świnią, w ogóle jak shifta naciskam. Chrum, chrum. Świnia zjadła arbuza. Okej. I patrzcie, w ogóle jestem na jedno kratkowy. Charge! Charge, świnio, charge! W melona! Charge! Dobra, dobra, bawię się tym, ale dobra, możemy też być kim chcemy po prostu. Moby z modyfikacji też działają, także wiecie. Może sobie kota bym nie zabijał, bo nie chcę. Może zabiję sobie jakiegoś ocelota. Także jak widać, świnia zawitała na naszej liście. No, także może się zmienię w wojownika Prusa. Także tak to wygląda. Na początku się jest taką czarną formułką, czy czymś, nie wiem jak to nazwać. Po prostu się zmienia. No ciebie, kocie, nie zabiję. Ale dobra.
Może odłożymy sobie itemki. Bardzo się cieszę, że tak lubicie tą serię. Cieszę się z tego powodu niezmiernie. No i co? Dzisiaj... Mówiłem, że ja ogarnę sobie jakoś między odcinkami ten grinder. No, ale ja teraz tak zastanawiam się... No nie wiem, czy to ogarnięć, czy jak... Czy to może na odcinku którymś... Możecie mi napisać pod tym filmem. Myślałem przed chwilą, że może na odcinku zrobię, ale nie wiem. Chciałbym sprawdzić ogólnie miecz z szafiru. 8 ataków. No to zrobimy sobie seta z szafiru. Ponieważ jest lepszy, jak widać. Znaczy miecz jest lepszy, to możemy już sprawdzić. Wymieniając. Zaraz sprawdzimy. Mamy tylko te dwa itemki. O, już dużo nam dodały. Jeszcze budki. Tak, budki. O, już mamy prawie całe. Tylko jeszcze okulary. Okulary o dziwo dodają nam pół. Widzicie, mam te, czy mi brakuje do pełnego? Teraz mam 2,5. Także jesteśmy tacy niebiescy. I gangstan w okularach, we. To jest naprawdę niezłe. Możemy sobie te drobinki wszystko tutaj powkładać. Nazbierałem trochę tego. Okej. Okay. Tutaj jeszcze może przepalmy. No, straciłem 30 level, ponieważ tutaj jest takie dosyć dziwne miejsce i spawnują mi się tu moby. Może zrobię tak, żeby się nie spełniły. Coś się dzieje niestety, nie? Co? I po prostu zabiłem moba, zapomniałem... O, właśnie, tutaj jeszcze oświetlę. Zabiłem moba, zmieniłem się w pająka, a pająk jest troszeczkę, wiecie... cztery kratki zajmuje i jest po prostu... jako pająk utknąłem tutaj i zginąłem z 30 levelem, jednakże, jak widać, szybko go zdobyłem z powrotem. Dobra. Tu odłożyłem to żelazo. Tu ten koper się przepalał. A nie, tu jeszcze nie dałem tego żelaza. Tu można to. Tu jeszcze tin. Okej. Dobra. Idziemy do magazynu. Zbroje, narzędzia. Więc to możemy schować już. Tak naprawdę. To też, bo nie chciałbym tego stracić. To jest trochę drogocenne. To. Tak, to. Oj, mam w końcu dużo kamienia. Kamienie. I schowamy sobie jeszcze to. Patyki, wezmę sobie tyle drewna, albo tyle, w razie czego. Idziemy szukać krówek, mówiłem to w którymś odcinku, chyba w poprzednim nawet, że będę sobie chciał poszukać krówek w którymś z odcinków. Tak, jedzenie tutaj. No, dobra, coś chciałem zrobić, a nie wiem, zapomniałem. No. Nie będę używał tego poszukiwacza diaksów czy coś, wykrywacza diaksów, ponieważ jest to trochę cheat. Dobra. Aha, nie wziąłem zboża, pszenicy. Po to, żeby, wiecie, krówki. To jest najważniejsze w sumie. Tutaj wezmę go trochę więcej, jakbym przez przypadek kliknął prawym przyciskiem na danego moba. Więc, wiecie, wezmę sobie go na wypadek, wiecie. Jakbym jakoś go je stracił. Okej, okay. Krówki, kurczaki, młode kurczaki tutaj właśnie, w tym oto miejscu, giną. Patrzcie, rozmnożę je teraz nawet. Nie wiem dlaczego, ale małe kury giną, więc to jest dosyć niewyjaśnione. Dlaczego? Zaraz może zobaczycie. Kurczak będzie ginął. Może go jakoś... Ach, wypchnę. Coś, co wątpię się, że się uda. A, bo to jest crafting, patrzcie jakie trollolo. O, widzicie, ginie, zginął boroczek. Myślę, że jakoś to trzeba zedytować. Jeśli macie pomysł, mój kolega Mr. Gvolt, tam jeden na YouTubie, ma też właśnie taki problem. Kurczę, już noc, no nie. Wezmę sobie takie... Ogólnie tu waypointa zrobiłem. Wezmę sobie... albo się prześpię po prostu. No, nie chcę sobie zmieniać spawnu, dlatego się tu prześpię. Tak. Night, night, night. W ogóle ta zbrojka tak fajnie wygląda. Mnie się podoba. I może w tym odcinku jeszcze sobie jakiegoś Battle Towera, ponieważ tak myślę, kurczę, jestem taki, wiecie... wiecie, przygotowany do jakiejś bitwy, bo mam zbrojkę i tak dalej. Może sobie zróbmy jeszcze ten hełm. Okulary ściągnę. Po co mam je nosić?
Rośliny, rośliny tutaj. Po co mam je nosić? Durability height. Height, 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 height. O. Okej. Okay. Czyli to jest chyba gorsze od zbroi daksowej. O, śpię. To moja głowa. Właśnie jakiś błąd jest, nie wiem czemu. Ale dobra, niech będzie. No jajko, cześć. A, zapomniałem. Dobra, zamknę. Zamknę lepiej, bo jakieś antykurczakowe moby mi się tutaj włamią do kurczaków i mi je wygryzą. Okej, okay. Pozdobywamy sobie też moby, wiecie, do kolekcji, przemienienia. Może się przemieńmy na przykład w zombiaka takiego biegającego po świecie. Zbrai. Czemu się nie palę? A to dobrze, się nie palę. Dobra. Idziemy obczajać, gdzie są jakieś krowy. Może sobie jeszcze ustawimy, nie to? O, radar właśnie, włączymy sobie, żeby pokazywało nam mopki. Tutaj jest sporo mopków, jak widzę. Białym. Kozane, tu są kurczaki tylko. Zabiję kurczaka, żeby się w niego przemienić. O, patrzcie się. Ło, jestem kurą i zjem kurę. Kanibalizm wśród kur. Oj, nie. W ogóle jak nacisnę shifta, patrzcie. Oj, co się dzieje, bo wiecie. O, patrzcie na shifta. Zatapiam się w moje nóżki. Nacisnę przycisk i przemienię się w jakiegoś, nie wiem, tutaj takiego pana wojownika Prusa. Jak widać, rączki też się przemieniają. I myślę, że ta modyfikacja jest warta uwagi. Zbytnio na polskim YouTubie nigdzie nie zauważyłem tego. Ogólnie cześć, ziomuś. Chciałbym się w ciebie przemienić, jednakże nie będę cię zabijał. Dobra, szukamy krówek. Jest krówka. Krówka number one. Kurczę, nie zrobiliśmy do niej zagrody. Chodź, krówko number one. Co to jest za drzewko? To jest drzewko, czekajcie, to jest... To jest cocoa beans, czyli... Kakałko, okej. Okay. Spoko. Może to... Może to coś dropi, nie wiem. Pozbieramy sobie to drewienko. Nie spotkałem tego jeszcze i nie wiem, do czego służy. Chyba ładnie wygląda, z czego wiem. A nie, Jungle Wood. No to... Świetnie! 3 Battle Tower... 4? 5? Koło siebie trochę przesada z tym spawnem. No ale dobra, niech już będzie. Dobra, Coco Beans zdobyłem. Myślę, że nie potrzebuję więcej. Jeszcze jakaś krówka. Tu mam owce, więc się przemienię w owce. Ło, jestem owcą. Owca. Dobra. Nie wiem, jak to jest, czy jak wyjdę z save'a, czy włączę Minecrafta i włączę, czy to będę miał zapisane. Dobra, patrzcie. Za owcą chodzi krowa, no. Owca, która sprintuje. Dobra. Czekajcie, muszę się przemienić w normalnego tutaj wojownika Prusa. O, są dwie. Okej. Okay. Chodźcie, 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 kurwencje. No chodź, chodź, chodź. Nie uciekaj. No chodź, nie, przedłużasz odcinek. Widzicie, takie oto niemiłe stworzenia przedłużają odcinek. Co się gapisz w tin? Halo. Krowie się zachciało kopać normalnie. Dobra. Chodźcie. No po kolei, po kolei. Może jak założę okulary, to będą bardziej, wiecie. No chodźcie. Wam podwójne wejście zrobiłem, no. Może to siła okularów, bądź siła mojej ręki, która zniszczyła Dirta, który im przeszkadzał. Okej. Okay. No dobra, chodźcie. Przydacie mi się na enchanting, naprawdę. Ten domek w ogóle jakiś z desek jednolity. Nie lubię strasznie niejednolitych domków. Albo czegoś, nie wiem co to jest, zwierzę jakaś chyba. Czekajcie, o. Dobra. No, 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 chodźcie, chodźcie. Może krówki poprowadzi jakiś... Jakaś... jakiś szkielet. Dawaj. Przemienia się w szkieleta. Patrzcie, w ogóle. Gangsta szkielet, chodźcie. Chodźcie za mną, krówki. O, dom, do, dom. Dom, dom, dom. Tak się na shifcie chodzi. Tak, trochę niżej. Wiecie, postacie się tak zniżają trochę. No chodźcie, jakby byli, jakby były w Soulsandzie, tutaj. No. Tutaj mamy, iść mamy. Waypointa. No chodźcie.
No krówko. Krówko się zgubiła jedna. No. A jak ja tego nie lubię. Ale kiedyś w ogóle się nie dało tych mopków, wiecie, brać ze sobą czy coś, a teraz można. To jest lepsze. Myślę, że jakiś Battle Tower zdobędziemy, może ten. Z tego zrobimy jakiś grinder czy coś. A z tamtego ekspiarkę, bo jest bliżej domku. Ekspiarka jest bardziej wydajna. Bo z ekspiarki dostajemy exp, dostajemy ten looting z mobów, czyli te wszystkie itemy, które wypadają z... No, moje okulary was przekonują, co? Może to ręka szkieleta was tak odpycha? Czekajcie. Zombie. Oj, sorry! Może zombie cię uratuje? Chodź, gangsta zombie. No chodź. Dobra, przemieni się w normalnego człowieka. Znaczy, czy normalnego, to nie wiem, takie kanciastego. No ale chodź. No chodź. No chodź. No nie bój się, proszę, przepraszam cię. Widzisz, ta krówka idzie za mną, mi ufa, no proszę. Taka się oszalała chyba. Tam w ogóle taki las stworzyłem. No krówko. Przepraszam. Co się z tobą dzieje? Krówko. What the? Wiecie co? Nie ma. Ciebie wpakuję tu. Bo mnie denerwuje ta jedna. Jak nie przestaniesz... Widzisz, już wyciągam miecz. Gin. Krówka idzie po kolejną krówkę. Może sobie ufają. Krówka właśnie zszamała. Zszamała arbuza. Okej, okay, idziemy po kolejną krówkę. O, patrzcie, jaka łapka. Czy z tamtego jajka się właśnie wykluł kurczak? Z tego wcześniej? Jaka łapka krówki, what? Nawet jak macie teksturpaka, to widać też, to jest spoczko. Dobra. Spadać. Chodź. Widzisz, krówka. Ufasz swojej koleżance? No, chodź, zaprowadzę cię w takie ustronne miejsce. No, chodź, krówko. No, zaprowadzę cię w takie ustronne miejsce. Dam ci sianka. No, no chodź. No dobrze, chodź. Tylko nie zgub się. Dobra. No nie, zgubiła się. Krówko. Mam cię bodnąć. No. No rany. Krówko. Chodź. No chodź. No chodź. No, dobra, grzeczna krowa. No, chodź. Zastanawiam się w ogóle ludziska nad tą wioską, ponieważ ona jest w takim miejscu koło mnie trochę to uciążliwe. No, nie podoba mi się, ogólnie nie chcę nic chyba z tej... Jakoś nie kusi mnie do tej modyfikacji, żeby wykonywać questy, jak to niektórzy mówią, questy, więc jakoś mi nie chce się ich wykonywać. Nie kuszą mnie zbytnio. I zastanawiam się, co z tą modyfikacją zrobić. Czy ja sobie po prostu zabiję wszystkich i tam zdobędę te itemy z ich skrzynek, które są i tak marne. A więc zastanawiam się właśnie, chodź krówko. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Chodź, może się już zmienię. Normalną postać. Sen tak patrzą. Tak derpiasto trochę. Dobra, na razie was zaprowadzę, Cukuro. Chciałabyś siana, nie? Nie, ty wolisz nasionka, wiem. Wiem, wiem. Okej, okay, mamy już pierwszą skórę. I już sobie zdaję hełm, ponieważ... za chwilę... będę chciał... pójść do jakiegoś Battle Toweru. Tego nie, bo tego już mamy zdobytego. Wiem, ociągam się strasznie zrobieniem grinderu, wiecie. No, jakoś... się ociągam. Nie wiem właśnie, zacznę go robić, jak się dowiem. Czy chcecie, żebym to wszystko nagrał i dał do jakiegoś timelapsu? No rany, po kolei chodźcie. Ach, trzeba to zniszczyć, bo one się nie przepchają. Spadaj. Pierwsza ta. Chodźcie tu. No chodźcie tu. Krowko, ty idziesz druga. No chodź. No, brawo. Brawo, jesteście mądre. No, teraz co zostańcie. Okej, okay, teraz idziemy do... Nie, już się noc zbliża.
Być może sobie coś zorganizuję tutaj. Nie, przecież to jest crafting, po co ja robię kolejny? Może sobie zorganizuję trochę patyczków. Ze 4 zostawię. Zostawię sobie tak, o. Tutaj oddam te 4. I 60 na... zostanie na... płatki. I tak, myślę, że sobie koło farmy tutaj kurczaków sobie zrobimy kolejne odnóże, także tak powiem. Tym razem będzie to farma, raczej hodowla krówek. Także mamy już to ogarnięte. Może tu sobie damy taki słupek, ponieważ to trochę dziwnie wygląda. To sobie tu schowamy. Idziemy po krówki. Ale najpierw się może prześpimy, ponieważ w nocy jest istny hardcore na powierzchni. Przychodzą mi tu wszystkie zombiaki, zresztą widzieliście w poprzednie odcinki. Ci, którzy widzieli, to wiedzą. Także istny hardcore. Są też specjalne modyfikacje. No teraz już mam łatwiej, bo mam zbrojkę, no nie? I ten. Są też moby, które są specjalne. Wypadają z nich super itemki. A poza tym, że wypadają z nich dobre itemki, to są też trudne do pokonania, ponieważ niektóre walą w ciebie, rzucają w ciebie tymi całymi podkami, no nie? Także to jest też troszeczkę hardcore. Ale za to cieszę się, że moja skrywka nie jest taka łatwa, wiecie. Oraz niektóre moby, potwory nas na przykład celują i w piorunem na przykład, no nie? Także to jest trochę... No, musicie troszeczkę dalej odepchnąć tą krówkę. Zawsze jedną, żeby w drugą wepchać. No, 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 chodźcie, chodźcie. No chodź. No i teraz rozmnożymy. Cześć. Idę odłożyć itemki. Czemu tu w ogóle furtki mojej nie ma? Bo, aha, bo ja zniszczyłem, zapomniałem. Widać, przez furtkę też umiem przechodzić, już wreszcie. Dobra, schowajmy to tu. Roślinne schowajmy to, 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 to. Wiedzonko to. I to. Z mobów to. I moje okulary sobie tu damy. Okej. Okay. Idziemy po... kolejna część odcinka to po prostu podbijanie kolejnego Battle Toweru. Czy mamy tu jakieś blisko? Nie. Idziemy do tamtego. Bo ponieważ on jest jeszcze też w ziemi. A jeśli te... jeśli ci mieszkańcy... W ogóle interesują mnie tam te bloczki, jeśli je widzicie. Stąd... O, właśnie te takie biało-brązowe czy coś te... Są całkiem interesujące. Sprawdzimy sobie później, jak się je robi. Ale na razie... ten Battle Tower. Ogólnie słyszałem, że wioski takie się lubią, jakby, że tak powiem, bardziej rozpełzać. No cześć, szkielecie. Więc tego sobie zniszczymy, żeby, wiecie. Mówiłem, że z tego zrobimy grinder. O, jestem pająkiem, cześć. Cześć, cześć. Ale ja wolę być przecież tym. Nie wiem, jak to właśnie... Nie wiem, jak to zrobić, żeby po prostu nie zmieniało się. Dobra, węgiel, to i to, okej. Okay. Miska, nie biorę miski. Dobra. O, jeszcze góra, dobra. Jeszcze góra. Góra jest nieszkodliwa. Dobra. Tu jakieś przyciski możemy sobie wziąć. Jednakże kamienne itemy to już nie. To już nie era kamienia łupanego. Ale wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku zwiedzimy dalej Battle Tower. Także trzymajcie się, cześć, pa, pa.